Terapia szokowa rozpoczęta w iOS i iPadOS 14 dotarła również do Maców. Big Sur przynosi nowy wygląd, który jeszcze mocniej zbliża platformy Apple do siebie pod względem wyglądu. Widać to patrząc na elementy systemu, jak dock wyjęty żywcem z iPadOS, centrum sterowania wprowadzające bardzo podobny układ do tego, jaki znamy z iPhone'ów, lub centrum powiadomień, który zmienił styl powiadamiania użytkownika na ten znany z urządzeń mobilnych Apple, a także wprowadził widgety. Zmieniono design okien, boczne menu jest przezroczyste, kolory okien aplikacji sprawiają wrażenie wypłaszczenia przestrzennego, a każda apka zawiera ze sobą własną paletę kolorów, która dostosowuje cały interfejs systemu w momencie jej używania. Safari możecie już znać. Aktualizację wyjętą z Big Sur użytkownicy Kataliny otrzymali wraz z premierą iOS i iPadOS 14, ale pokrótce. Nowa, odświeżona strona początkowa zbierająca ulubione rzeczy z czytelni czy sugestie Siri, możliwości personalizacji i ustawiania własnych tapet czy raport ochrony prywatności. Rozszerzenia Safari od teraz znajdziemy w App Store, dzięki czemu również zwykłe apki będą mogły dodawać swoje rozszerzenia do przeglądarki Apple, a sama przeglądarka dostała tłumacza, który nie działa w języku polskim, monitorowanie haseł informujące o wycieku hasła, a także możliwości podglądnięcia otwartych kart poprzez najechanie na nią. Wiadomości są od teraz portem 1:1 z iOS, dzięki czemu od teraz zobaczymy wszystkie efekty animacji, które zostały wprowadzone chociażby w iOS 10, czyli trochę czasu temu. Poza tym wiadomości możemy przypinać, oznaczać znajomych w rozmowach grupowych, redagować odpowiedzi tworzące wątki wiadomości, czy ustawić zdjęcie grupy. Mapy w momencie prezentacji iOS 14 nie wniosły nic nowego w Polsce, ale teraz jest już inaczej. Apple dodało punkty ładowarek dla samochodów elektrycznych na mapach i to w sumie tyle. Teoretycznie powinny być jeszcze trasy dla rowerów, przewodniki po miastach, ale tych póki co w naszym kraju nie uświadczymy. Poza tym w App Store znajdziemy informacje o potencjalnych informacjach, jakie apka może wymagać od użytkownika do działania. AirPods od teraz łączą się w sposób automatyczny, a aplet aktualizacji w końcu został naprawiony i pobiera nowe wersje macOS w tle. Ucząc się na przykład, kiedy nie używamy komputera, by móc aktualizację pobrać i zainstalować. Big Sur ogranicza lekko listę Maców, na jakich zainstalujemy nowy system. 11 obsłuży iMaci od 2014 roku, iMaci Pro od 2017, Maci Pro od 2013, Maci Mini od 2014 i MacBooki. Air od 2013, Pro od late 2013 i 12-calowy od 2015 roku. Jeżeli wasz Mac nie złapał się na aktualizację, zapraszam do innego mojego filmu, w którym modyfikujemy instalator, żeby można było zainstalować Big Sur na niewspieranym Macu.